przekazać, szczęść Boże, moi potencjalni wyborcy, że to jest znaczący moment. Ta chwila, w której wyciąga w moją stronę mikrofon przedstawiciel telewizji reżimowej, zwanej dla zmylenia przeciwnika publiczną, z ośrodka tej propagandowej instytucji, który mieści się we Wrocławiu. To jest znaczący moment, dlatego że przez lata Telewizja Polska S.A., ośrodek we Wrocławiu, bardzo konsekwentnie dezinformowała opinię publiczną co do mojego funkcjonowania w sferze publicznej. Telewizja we Wrocławiu, nie bójmy się tego słowa, kłamała na mój temat bardzo konsekwentnie. Przemilczenie jest kłamstwem. Telewizja Polska S.A. była zawsze obecna, kiedy trzeba było robić ze mnie kryminalistę, kiedy trzeba było robić ze mnie wroga ludu. Wówczas mogłem liczyć na obecność kamer i mikrofonów Telewizji Polskiej we Wrocławiu. Kiedy natomiast wychodziły przed sądami na jaw kłamstwa fałszywych świadków, kiedy niespójność oskarżeń wobec mnie wysuwanych wychodziła na jaw, wówczas cisza w eterze. Kiedy trzeba było fałszywie oczerniać mnie wobec opinii publicznej jako niegodziwca i prześladowcę nadającego się tylko do straszenia grzecznych czytelników Gazety Wyborczej, wówczas Telewizja Polska S.A. była zawsze w gotowości. Kiedy natomiast na przykład Trybunał Strasburski swoim wyrokiem przyznawał mi rację i potwierdzał niezasadność i niesprawiedliwość wszystkich tych wyroków, które zapadały na mnie przed sądami postperelowskimi, wówczas Telewizja Polska we Wrocławiu nie interesowała się tymi faktami i nie uznawała za stosowne informować opinii publicznej o tym, że wcześniej dopuściła się dezinformacji. Otóż jest pan, z całym szacunkiem dla pana i z życzliwością osobistą, pan jest już kolejnym pokoleniem. Nie odpowiada pan za łajdactwa, których dopuszczali się pańscy koledzy, koleżanki w minionych latach. Nie odpowiada pan za to, że drzwi Telewizji Polskiej we Wrocławiu były szczelnie zamknięte na jakikolwiek mój przekaz, na jakiekolwiek fakty, które mogłyby opinii publicznej miasta Wrocławia i okolic przybliżać w jakikolwiek sposób rzetelnie moją sylwetkę. Pan za to nie odpowiada. Ale jest pan pracownikiem fabryki kłamstwa. Jest pan pracownikiem łajdackiej instytucji, której kłamstwo jest codzienną praktyką. Dezinformacja jest dziełem i zawodem. Na czele tej instytucji stoi notabene mój bliski krewny. Bardzo to jest pełna ironii sytuacja i byłaby śmieszna, gdyby nie była straszna, bo przecież chodzi o los narodu. Chodzi o to, że państwo macie Polskę w tytule. Państwo w sposób bezprawny, kłamliwy, nieuprawniony używacie nazwy mojego kraju, mojego państwa. Nie zasługujecie na to, ponieważ reprezentujecie w najlepszym wypadku konsekwentny konformizm wobec każdej władzy, która aktualnie ma wpływ na obsadę stanowisk tej instytucji. I dlatego teraz prywatnie zwracam się do pana i do pańskich kolegów, koleżanek. Porzućcie tę drogę. Przejdźcie na stronę narodu. Nie służcie goebbelsowskiej propagandzie. Nie wykonujcie tego podłego rzemiosła. Pan teraz nagra ten materiał, ale oczywiście znam tę robotę. Wiem, nie pan będzie redagował dzisiejsze wiadomości, rozmaitości, znakomitości, fakty, dezinformacje.
Nie pan będzie odpowiadał za ramówkę. Nie pan zdecyduje o tym, które zdanie z tego mojego wywodu wyciąć w maksymalnie zniekształcający mój przekaz sposób. Pan o tym nie będzie decydował, ale z całą niedokładnością tego porównania proszę pamiętać, że przed sądem historii takie tłumaczenia nie mają większego znaczenia. Nie ma większego znaczenia to, kto w, znowu z całym szacunkiem, w obsadzie, w załodze obozu koncentracyjnego, wie pan, kto był w stopniu szeregowca, a kto był w stopniu kapitana nadzorcy oprawcy. To nie ma znaczenia. Sąd historii was już dzisiaj skazuje jako działających wbrew interesowi narodowemu, jako działających na szkodę państwa, na szkodę niepodległości Polski. Służycie tutaj obcym interesom. We Wrocławiu to jest szczególnie rażące. Dezinformacja. Dezinformacja dotycząca kluczowych kwestii, kwestii istnienia lub nieistnienia państwa polskiego na tym terytorium, kwestii suwerenności, a więc przede wszystkim relacje polsko-niemieckie, relacje polsko-żydowskie są w tak najwyższym stopniu zakłamane na antenie, na ekranie telewizji polskiej. Ciągle waham się, kiedy przychodzi wymawiać tę nazwę. To nie jest telewizja polska. To jest telewizja władzy okupacyjnej. Władzy okupacyjnej. Te władze trzeba obalić. Do tego potrzebny jest wielki wysiłek, ale niezależnie od tego, jak szybko się to uda, państwo bierzcie to pod uwagę. Tak jak zwracam się do policjantów, do funkcjonariuszy, do żołnierzy. Przejdźcie na stronę narodu, bo za chwilę może się okazać, że tak policjantom mówię, że musicie trzaskać kopytami przed jakimiś gestapowcami, których tutaj przysłali, a wy jesteście tylko jakąś policją gettową, tak, do nadzorowania Polaczków z ramienia jakiegoś innego reżimu. Otóż to samo dotyczy was, funkcjonariuszy frontu ideologicznego, was robiących nie z karabinem w ręku, nie z pałką, tylko z mikrofonem. Do tej pory ten mikrofon to właśnie bardzo, bardzo często przypomina pałkę na polskie sumienia, pałkę na wolne słowo. Zatrzymajcie się i tak jak to zrobili wasi koledzy, niektórzy, niestety bardzo nieliczni, w roku 80-81, przejdźcie na stronę narodu. To zawsze jest możliwe. Moje przede wszystkim wolnościowe zapatrywania, ze szczególnym uwzględnieniem wolności gospodarczej, są oczywiste, ewidentne dla każdego, kto miał kiedykolwiek okazję się zetknąć z moją publicystyką czy twórczością filmową. Jednoznaczne są moje poglądy antykolektywistyczne, antysowieckie moje nastawienie, nie mylić z antyrosyjskością. Ewidentne jest w moich zapatrywaniach przywiązanie do tradycji polskiej i tradycji katolickiej. Trzy słowa, hasła mojej kampanii wyborczej: wiara, rodzina, własność. Stosunek państwa do tych trzech sfer wartości jest dla mnie probierzem wartości państwa samego. Jest probierzem, nawet powiedziałbym, prawowitości państwa. Państwo, to, które nam się podaje za polskie, to państwo, które ja wolę nazywać raczej warszawskim niż polskim, z poczucia patriotyzmu, żeby nie mylić jednego z drugim, to państwo walczy bardzo konsekwentnie i z wiarą, i z rodziną, i z własnością. I pan by to wszystko widział, i widzieliby to wszystko widzowie telewizji polskiej we Wrocławiu, gdyby nie praktykowane tutaj przez lata przemilczenie mojej aktywności publicznej, mojej osoby. Gdyby telewizja polska S.A. nie kłamała tak konsekwentnie na mój temat, no to
moje poglądy nie byłyby tak obce i tak dalece nieznane tutejszej publiczności. Niestety tak się złożyło, że ten lokalny oddział fabryki kłamstwa, którą jest telewizja publiczna, zwana tak dla zmylenia przeciwnika, bo przecież lepiej przeciwnika, czyli nas, narodu polskiego, bo przecież trafniej byłoby mówić telewizja reżimowa. Ona przez lata bardzo konsekwentnie przez przemilczenie, manipulacje starała się wykrzywić, wypaczyć mój przekaz i obraz mojej osoby w opinii publicznej. Nie bójmy się tego słowa, byłem zohydzany przez telewizję polską S.A. Jak widać, na szczęście nie wszyscy te telewizje oglądają, a z tych, którzy je oglądają, na szczęście nie wszyscy biorą sobie do serca to, co tam się akurat aktualnie kłamie. I stąd ta hałda podpisów 125 tysięcy z górką, które zaniesione do Państwowej Komisji Wyborczej miały ten skutek, że moja kandydatura w tych wyborach została zarejestrowana i dzięki temu w ogóle rozmawiam. Dlatego, że otóż gdyby nie kampania wyborcza, to zapewne telewizja Polska S.A. w dalszym ciągu trwałaby w tym konsekwentnym, metodycznym oporze kłamstwa, manipulacji w zastosowaniu do mojej osoby. Tak też mówiłem moim wyborcom i sympatykom na pierwszym etapie. Zbierzmy te podpisy, a będzie okazja podłączenia się do tej goebbelsowskiej szczekaczki. Pamięta pan, za II wojny światowej dzielni konspiratorzy, łącznościowcy, radiowcy Armii Krajowej podpinali się w Warszawie między innymi do tych megafonów ulicznych, przez które sączona była niemiecka propaganda. No i tak ja też określam tę sytuację za pańskim pośrednictwem. Dzięki obecności tej kamery, tego mikrofonu podłączam się do goebbelsowskiej szczekaczki. I przez chwilę, mam nadzieję, będą mogli moi rodacy, którym się pięknie kłaniam, usłyszeć jakieś słowo prawdy. No przede wszystkim, szanowni państwo, warto to odnotować. Telewizja reżimowa, zwana dla zmylenia przeciwnika publiczną, kłamie, dezinformuje, przemilcza, nie mówi prawdy o naszej rzeczywistości. Nie mówi prawdy o chociażby tak podstawowej, jak prawda o tym, ilu z nas szuka dzisiaj pracy poza granicami Rzeczypospolitej. Władza warszawska, której nie nazywam Polską, kłamie, że to może 2, może 3 miliony Polaków, ale pewna niemiecka gazeta napisała jakiś czas temu, że to podobno aż 8 milionów Polaków w ostatnim kilkunastoleciu szuka pracy poza granicami aktualnymi Rzeczypospolitej. Z czego to wynika? No z tego, że żyć się tutaj nie da. Ucisk, wyzysk fiskalny, talmudyzm biurokratyczny, władza ciśnie, więc i pracobiorcy, i pracodawcy szukają pracy i szukają możliwości realizowania swoich talentów poza granicami kraju. To jest zabijanie państwa, to jest katastrofa narodowa, trzeba ją zatrzymać, trzeba ją odwrócić. Tak. Jeśli idzie o politykę zagraniczną, najważniejsza w tej chwili sprawa to zapewnienie, zagwarantowanie neutralności Polski w wojnie, która już się toczy. To najważniejsze, żeby Polska nie została głębiej wepchnięta w wojnę ukraińską. Jeśli idzie o tę wojnę, moje hasło: więcej firm spedycyjnych, mniej korpusów ekspedycyjnych poza granicami Rzeczypospolitej. Poza tym podstawowa sprawa wolność, która była kiedyś polskim towarem eksportowym, i jeśli wrócimy do polskich tradycji, to daj Boże, może znowu będzie. Co to znaczy wrócić do polskich tradycji? No to znaczy, proszę państwa, zastosować w życiu publicznym te zasady, które się sprawdzają, które nas nie zawodzą także w życiu prywatnym. A te zasady to w dużym skrócie: bez Boga ani do proga,
jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. No i jeszcze jedna zasada. Jak Pan Bóg dopuści, to i z kija wypuści. Mam nadzieję, że ta kampania wyborcza będzie kolejną manifestacją działania tej właśnie osoby. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Powodzenia.